Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that... Okay. Zabieram was na przechadzkę do lasku nieopodal. Okej. Kiedyś jak co dzień idę sprawdzić, co ciekawego słychać u pszczół i podchodzę do ula. Dobra, idziemy w stronę. Uciekamy ze słońcem. Podchodzę do ula. Zdejmuję daszek. Patrzę w podkarmiaczce. Pszczoła. Sobie pływa, bo jeszcze tam trochę pokarmu było i tak pszczółka nasiąknięta już tym syropem cukrowym, już taka ciemna od tego pływania w tym syropie, jednym odnóżem, resztkami sił tak odpycha się i tak pływa w koło. No to długo się nie zastanawiałem, myślę sobie, wezmę pszczółkę na palec i uratuję ją. Zawsze to jedna więcej w ulu. Wkładam tego palca. Chlup. Pszczoła przykleja się do niego, wchodzi na palec. No dobra, no to zabrałem ją na wylotek. Schodzi z palca, włazi na ten wylotek. I a żądło zostaje w palcu. Taka historia. I takich historii mogę mnożyć, co jest niewątpliwym plusem prowadzenia pasieki. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy pszczoła urządliła mnie w palec. O dziwo, nigdy na te 16 razy, 16 urządleń, nigdy nie urządliły mnie w dłonie. Taki paradoks. Zawsze myślałem, że bez rękawiczek i w ogóle to na pierwszy strzał idą dłonie. A tu się przeliczyłem. Taka sytuacja. Także, jak to się mówi, nie rób komuś dobrze, miej źle. Czy rób komuś dobrze, miej źle? Jakoś tak. Coś fukło. Mamy w ogóle październik. 20 stopni jest u nas teraz. Nawet z 21 będzie. 15 października. Piękna nam się zrobiła polska jesień z tej strony. W ogóle... Jejku. A ta ostrość to w ogóle jest? Czy nie ma jej? Z tej strony w ogóle Paweł. I jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to w tym roku zacząłem swoją przygodę z pszczelarstwem. Chciałem wam opowiedzieć po tych kilku miesiącach, zdać relacje dla początkujących, dla wszystkich. Jak to wszystko wyglądało, czy mi się podobało i tam takie. Mam nadzieję, że to w miarę sprawnie, ogólnie wszystko ujmę. I nie zajmie to zbyt dużo czasu, jak moje niektóre filmy. Sprawdzam ostrość. Ostrość chyba nie najgorsza. W ogóle... Aha, okej, może być. I tak, idę sobie tutaj z mojego domu w stronę lasu. Stwierdziłem, że nie będę się zamykał w czterech ścianach, jak mam możliwość ponagrywać gdzie indziej, w plenerze, to po co siedzieć. I dlatego
wygląda to tak, a nie inaczej. Dobra. Także podsumowując, dostałem 14-15 żądeł. Poznałem wiele naprawdę różnych roślin. Mimochodem trzeba było coś tam poczytać. Do tego łączyłem rodziny, podawałem matki, eliminowałem matki. Na początku wystartowałem z 4 ulami, a skończyłem z 3 ulami. Także było moc różnych wrażeń i tak dalej. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak intensywne to wszystko będzie. Mimo tego, że moim ogólnym założeniem było tylko doprowadzić te odkłady do siły na zimę. Co mi się udało tak w połowie, w większej połowie. Te wszystkie rodziny, które idą do siły, do zimy są, że tak powiem, siły takiej, moim zdaniem, średniej. Ale to nic. To nic się nie dzieje. Wszystko będzie dobrze. Dostały cukru, ciasta, dostały inwertu, nawet dokarmiałem troszkę jeszcze później niektóre z nich i spoko. Co jeszcze mam zapisane na telefonie? Niech no zerknę. O łączeniu było. No oczywiście walka z mrówkami, walka z mrówkami, walka z szerszeniami, walka z osami. O, ważna sprawa, oswoiłem się z pszczołami. Na początku tak było, no bałem się trochę, no nie? Tak w ogóle ich dużo, każdy zapewnia, że spokojnie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic tego, no ale gdzieś tam, cholera, jest problem z tą ostrością. Może to zmienię, no. No, musiałem sobie zmienić na inny tryb ostrości, bo tamten coś gubił. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek było widać. Ten może nie będzie taki zły teraz. Także, aha, co ja tu miałem mówić? Tak. Oswoiłem się z pszczołami. Nie było to tak, nawet brakuje mi trochę tego uczucia takiego podekscytowania, takiej ekscytacji. Tak, jest ich tak dużo i w ogóle. Nie, pszczoły, wow. A teraz tak człowiek podchodzi. No, jeszcze mam dystans do tego wszystkiego i gdzieś tam respekt jest, wiadomo, nie można. To jest dzikie zwierzęta. Nigdy nie wiadomo, co im nie spasuje. No, zazwyczaj żądliły mnie w takich okolicznościach, co bym się nawet nie spodziewał, no ale co? Tak jak mówię, no to tylko zwierzęta. I już idziemy pod górę, w stronę słońca. Nie w stronę słońca, w drugą stronę. Także fajnie. Fajnie to wszystko poszło, że tak powiem. I tak, no miałem takie 3 ogólnie założenia, czyli doprowadzenie odkładów do siły, no trzeba było też sprawdzić po drodze, czy nie jest się uczulonym. No nie jestem. Także czy wszystko, co założyłem, poszło zgodnie z planem? Nie wiem, czy oprócz tego, żeby kupić pszczoły i opiekować się jakoś nimi, to były jakieś inne plany. Ale myślę, że w dużej mierze wszystko poszło okej.
No, po drodze było czasami tak, a czasami tak. No ale ogólnie chyba wszystko się udało. I jeszcze jedno było, jeszcze jedna sprawa to taka rzecz, może dla kogoś, kto też planuje coś w tym aspekcie, to no idę cały czas pod taką kiepę. Jeszcze jedna sprawa to taka, chciałem tu wleźć na jakieś drzewo, ale może wejdę. Na początku mówiłem, że będę korzystał z tamtego, z książek i tak dalej, żeby sobie pomagać. I tak w praniu po tych kilku miesiącach wyszło na to, że najbardziej korzystałem z for internetowych, można powiedzieć z internetu. Na drugim miejscu rozmowa z różnymi gostkami, pszczelarzami i ten. Popatrzcie, jak fajnie. No. I co? Jest ta ostrość. Coś tam jest. Coś tam łapie. A idziemy jeszcze w las. Rozmowa z różnymi pszczelarzami, bo zapisałem się, że też do związku pszczelarskiego. Powiem wam, że w tym związku to jest tak, jak wspominałem na początku. To można kochać albo nienawidzić. Bo uczucia mam mieszane. Po pierwszych, czy mi się odbiło? Chyba mi się odbiło. Uczucia mam mieszane po tych pierwszych sesjach. No ale okej, no nie. Jakaś tam kasa na leki, taka drobna, na odkłady. Zawsze to coś, no nie. Zawsze to coś tam. Nowi znajomi. Takie informacje ogólne, co, gdzie, jak i dlaczego. Wydałem ogólnie około 3000 zł na te wszystkie moje cztery ule, nowe farby, pszczoły, jakieś dodatki, no wszystko, co jest związane z pszczołami. Także nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Mogłem wydać mniej, bo gdzieś tu była taka fajna sosna, na którą można wejść i fajnie sobie posiedzieć. Może znajdę. Tu jakbym poszedł, a idę jeszcze wyżej. No, 3000. Nie zwróciło mi się nic, bo nie było ani miodu. Nie zabierałem też tego miodu, jeżeli w ogóle jakikolwiek był. Ale coś tam było, bo w jednym ulu, jak kiedyś otworzyłem, to była cała ramka z jednej i z drugiej strony. A nie podawałem, a podkarmiałem je takimi malutkimi dawkami. Co to niemożliwe, żeby tak nagle cała ramka musiały przynieść skądś. Ciekawe, czy są jeszcze te kleszcze. We wrześniu, w październiku podobno już nie ma. To już zimno. W paprociach najwięcej. No. Ogólnie jeździliśmy tu kiedyś na nartach. To jest taka wielka górka, która tam idzie na dół później. Ale wszystko zarosło. Wszystko zarosło. Nie ma nic. To też jest fajne drzewo, ale tu nic nie będzie. O, takie. No ale tu nic nie będzie widać. To chodzi o to, żeby był jakiś zachód słońca, może nie? Coś w tym stylu. Nóżka mi wypadła. O, teraz. 15 minut już coś mówię. No to ciekawe. Gdzieś to było. Gdzieś to było tutaj.
Idę dalej w dzicz. Idę dalej w dzicz. No. Pszczoły. No i co? Najważniejsza sprawa. Bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony. Wszystko mi się podobało. Zawsze się miło zaskakiwałem z wszystkim. Do pszczół to po prostu chodziłbym. Kurde, nie pamiętam. Ale gdzie ta sosna była? Do pszczół to chodziłbym codziennie i patrzył się, co tam się dzieje. Co nowego. Co tam nawywijały. No nie wiem, gdzie ta sosna. Kurde, no to było tak dawno temu, że zapomniałem. Gdzie ta sosna? Gdzie ta sosna? No to? To nie sosna. Sosna? Dobrze mówię? Kurde. Może było niżej? Pfuch! Uciekł. Pfu. Robak. Ksiądz Robak. Kurde. Muchy. To są muchy. Nie, idę dalej. Idę wyżej. Bardzo mogę polecić tą, że tak powiem, zajawkę. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie super. Że będzie lepiej. Że będę mógł dołożyć swoich pszczół, że rodziny przezimują i będziemy się rozwijać. Nie mam zamiaru kończyć z nagrywaniem. Ogólnie w ogóle takie założenie było tego kanału, że oprócz tego, co związane z pszczelarstwem, z pszczołami, no to będę się starał w ogóle pokazywać czasem robić coś innego. No, żeby coś się działo, nie? Bo coś się działo ciekawego, mniej lub bardziej ciekawego. Nie no, nie wiem, gdzie ta sosna jest. Gdzieś była, zarosła, może ją ścieli. Bez sensu, tak. Bez sensu. Bez sensu. Tak, że nic nie byłoby widać, bo już jest ten. Słońce szybko zachodzi teraz. Także, albo tu wyjdę. Na to drzewo? Tu? Nie, trochę ma te cienkie te gałązki. Ostrzy to? Czy nie ostrzy? Nie wiem, coś tam ostrzy. No. W sumie to chyba schodzę w dół, bo sosny nie znalazłem. Zarosła na pewno. Na pewno zarosła. Dobra, jeszcze raz to podsumowuję. Tak, same plusy. Dowiedziałem się naprawdę wielu różnych rzeczy, cennych rzeczy, takich, gdzie nie zwróciłbym uwagi. Pszczoły to okazuje się bardzo, bardzo, bardzo inteligentne. Popatrzcie. Jesień, złota polska jesień. Tutaj tak tego nie widać, ale uwierzcie mi, jesień pełną gębą. Mam jeszcze tutaj w telefonie zapisanych parę rzeczy. Ach, już wyszedłem. Walka z mrówkami. No, tak, tak, tak. Nie, to chyba wszystko, co miałem powiedzieć w pewnym sensie. Ech.
Chyba wszystko. Czekamy na kolejny sezon. Czekamy na kolejny sezon. Znaczy sezon. No sezon to dla mnie się skończył, a tak w cudzysłowie, bo chodzi o to, że tak naprawdę sezon to się zacznie w kwietniu w przyszłym roku, kiedy te rodziny przeżyją, wyjdą jako takie. Wtedy będzie można mówić o pełnowartościowych rodzinach pszczelich, bo na razie to jest wszystko takie palcem na wodzie pisane. Ja nie znam się na tym, próbuję, czytam, to powtarzam po kimś albo robię po swojemu czasem, no i tak to wygląda. Ogólnie cieszę się, że to wszystko jest blisko, że mam czas podejść do tego ula i zobaczyć, posiedzieć. To jest na pewno duży plus, że blisko mam tą pasiekę. Tak, trochę szkoda, że na pewno nie jest tu tak dużo pożytków, żeby tutaj zakładać nie wiadomo co, ale mimo wszystko fajnie, fajnie. Mimo wszystko jestem zadowolony. Wyprzedzę trochę fakty, nawet jeżeli pójdzie coś nie tak w przyszłym roku i tak się okaże, że będzie jakaś lipa. Lipa dobrze, żeby była, ale inna lipa. To mam zamiar nie poddawać się i no i ten, próbować dalej z tymi pszczółkami, robić tak, żeby w końcu było dobrze. Tak jak wspomniałem, będę chciał jeszcze wrzucać inne filmy, żeby coś się działo na kanale. A coś się dzieje. Fajnie, że jest dużo osób, które coś tam czasem sobie podpatrzą, chcą pooglądać czy posłuchać. Ja też to robię na bieżąco, na okrągło i jest dobrze. Słońce zachodzi. Jeszcze ostatnie takie dni październikowe, bardzo ciepłe. Ja jestem w ogóle w krótkich gaciach. Także to jest na pewno na plus. W przyszłym tygodniu dopiero ma się pogoda załamać, ale cieszę się, że jeszcze tak wyszło. Z pszczołami jest już finito. Nie pokazywałem już żadnych tam takich rzeczy. Dokładałem im tyle, odejmowałem tam może jakąś ramkę tylko, dokładałem im tylko zatwory. Wszystko jest raczej sprawdzone. Jeszcze raz odymię na pewno, ostatni raz już pewnie czerwi już nie będzie, także jeszcze będę odymiał. Jeszcze będę na pewno odymiał raz, ostatni. Mam nadzieję, że cała ta warroza spadnie i że będzie dobrze, że się jej pozbędę. Sarny żadnej nie ma. Wchodzimy znowu w ciemny zagajnik. Także zabezpieczone przed myszami. Docieplone. Chyba już niczego nie będę robił nad wyrost, jak to się mówi. Tylko skończę na tym. I czekam do przyszłego sezonu. Czekam do lata. Do lata. Do wiosny. Czekam do wiosny. Czekamy wszyscy do wiosny. Co ta wiosna nam pokaże? Co będzie? Fajnie. Mam nadzieję, że przyniesie dużo nowych nowości związanych u mnie z pszczołami. Nowe ule, nowe pszczoły. Matki, nie wszystkie chyba nowe, bo są tegoroczne. To może jeszcze w przyszłym roku nie wszystkie pójdą do wymiany. No, a wy proponuję obserwować, subskrybować, coś tam pisać czasem. Na razie jest dobrze. I będziemy sobie poczynać dalej. Także oglądajcie kolejne moje mniej lub bardziej ciekawe filmy. Życzę powodzenia w waszych zmaganiach pszczelarskich i nie tylko. I to wszystko się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Nie wyszedłem na żadne drzewo, bo nie wiem, gdzie jest ta sosna. No, to pozdrawiam, mam nadzieję, że nie zapomniałem o niczym i wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Podsumowałem trochę tak chaotycznie,
mam tendencję do takiego chaotycznego czasem gadania i rozwlekania się, ale może lepiej tak, niż nic nie mówić i iść w ciszy, chociaż podobno milczenie jest złotem, tak mówią. Kurczę, nagrywa w ogóle ten dźwięk? Chyba tak. Nagrywa, wyglądało jakby nie nagrywało dźwięku. Pozdrawiam was i do usłyszenia, zobaczenia. Cześć, 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 cześć.